Cześć moi drodzy, dzisiaj moim Państwa gościem jest Marcin Najman. Cześć Marcin. Witam serdecznie. No chciałem z Tobą porozmawiać przede wszystkim o Twojej gali, o Narodowej Gali Boksu, o evencie, który organizujesz. I tak naprawdę widziałem jakieś wywiady z Tobą. Nie było takiego kompleksowego do tej pory wywiadu, który by nie wyrywał z kontekstu poszczególnych walk, tylko powiedział o całej gali, o całym jej przebiegu. Dlatego chciałem Cię zapytać na początek w ogóle, skąd pomysł na taką galę, na event o nazwie Narodowa Gala Boksu i skąd pomysł na lokalizację Stadion Narodowy? No przede wszystkim rok 2018 jest rokiem szczególnym dla nas, dla Polaków. To rok, kiedy możemy wszyscy przypominać, powinniśmy w każdym razie przypomnieć sobie o naszej tożsamości, o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. I jest to chyba w dzisiejszych czasach no, w Polsce, no wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepszy okres w ogóle w historii w ogóle Polski, chyba najlepszy okres, jaki nasz kraj teraz, że tak powiem, przechodzi. Oczywiście nic nie jest dane na zawsze, również niepodległość. Ja tutaj nie chcę lekcji historycznych nikomu udzielać, ale chodzi mi o to, że bardzo ważne jest to, aby podkreślić tą naszą narodowość i taka gala na PGE Narodowym ze znakomitą kartą walk, myślę, że jest godnym uczczeniem i takim sportowców, ale również wszystkich tych, którzy będą chcieli razem z nami 25 maja być na PGE Narodowym tegoż właśnie stulecia. Powiedz Marcin, czy nazwa nie jest aby trochę myląca, bo wydarzenie nazywa się Narodową Galą Boksu, a mamy sporo pojedynków K1, mamy też walkę na zasadach MMA. Czy myślałeś nad zmianą tej nazwy, czy po prostu tak musi zostać, jak jest? Nie, to od początku była przemyślana idea, jednak zdecydowaną większość podczas gali pełnią walki bokserskie, natomiast walki w formule K1 oraz walka w formule MMA są tak naprawdę ukłonem w stronę kibiców sportu walki, nie tylko boksu. Są to znakomite zestawienia, jeśli chodzi o K1. Jest to znakomite zestawienie, jeśli chodzi o MMA i to jest taki gościnny występ tych zawodników na gali jednak bokserskiej. Zanim przejdziemy, Marcin, do poszczególnych walk, chciałbym Cię zapytać również o część artystyczną tego wydarzenia. Wiemy, że wystąpi Edyta Górniak, wiemy, że wystąpi Leroy i wiemy, że wystąpi Kombi, a także Zespół Ludowy Śląsk, dobrze pamiętam? Faktycznie jest taka idea, aby tą galę rozpocząć od wspólnego odśpiewania hymnu Czerwonych Maków, ponieważ naszą patronką jest córka legendarnego dowódcy drugiego korpusu, generała Władysława Andersa i taką galę trzeba rozpocząć również w godny sposób. Jest taka koncepcja, aby towarzyszył nam w odśpiewaniu tych pieśni Zespół Śląsk, ale jest również koncepcja, aby towarzyszyła nam reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego, także to jeszcze się rozstrzygnie, myślę, w najbliższych tygodniach. A występy artystów, które wymieniłem wcześniej, to będą pojedyncze piosenki, czy takie mini koncerty? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że czasu antenowego macie bardzo mało. Nie, czasu antenowego mamy bardzo, bardzo dużo, tylko że tak bardzo mało na wszystko. To będzie pod względem długości najdłuższa transmisja, która będzie trwała od godziny 18 do godziny 1:15. Natomiast występy artystów, o których wspomniałeś, wybitnych polskich artystów, Zespół Kombi, Edyta Górniak i Leroy, to wedle mojej oceny to absolutnie, absolutna czołówka, w tym Edyta, która jest dla mnie absolutną czołówką światową, jeśli chodzi o wokal, o umiejętności, o talent, to jest absolutnie najwyższy poziom światowy. I te występy będą wplecione w galę. To nie będą stricte
odrębne koncerty, tylko one będą elementem całości. Nad wszystkim będzie czuwał reżyser, który... Znaczy ja koncepcję scenariusza znam, ponieważ to ja ją układałem, natomiast oczywiście te wszystkie szczegóły będą dopracowywane już przez reżysera, ale to nie będą osobne występy. Każdy występ będzie już częścią tej gali. I tak podczas gal sportów walki muzyka gra zawsze, odgrywa zawsze bardzo dużą rolę. Przecież zawodnicy wychodzą zawsze przy swoich czy to piosenkach, czy to jakiejś muzyce. To jest bardzo ważny element. I u nas będzie po prostu o tyle inaczej, że będziemy mieli takie występy również na żywo. Przechodząc już do stricte sportowego wymiaru tego wydarzenia, mamy w tym momencie czołówkę wagi ciężkiej polskiego boksu w trzech najważniejszych walkach tej gali. Chciałbym zapytać o kolejność, bo mnie to zawsze interesuje też prywatnie. Czy Mariusz Wach walczy walkę wieczoru dlatego, że uważasz go za najlepszego polskiego ciężkiego? Tak, tak. Między innymi dlatego, ale również dlatego, że ma najtrudniejszego rywala. Bo ze wszystkich rywali, których mamy podczas Narodowej Gali Boksu, Erik Molina jest największym wyzwaniem i to właśnie Mariusz skrzyżuje z nim rękawice. A jaki był, skąd się wziął pomysł w ogóle na Erika Molina? Jak wyszło zaangażowanie tego zawodnika? Było kilka koncepcji, ja o tych koncepcjach przecież mówiłem. Chodziło o zawodników z absolutnie ścisłej czołówki. Nie ukrywam, że wielu zawodników miało duże obawy co do walki z Mariuszem Wachem, bo Mariusz, no nie ma się co oszukiwać, że czasami walczy niezbyt efektownie, ale walczy zawsze bardzo efektywnie. Dodając do tego, że on nigdy się nie przywrócił po żadnych ciosach w ringu, no to jest to zawsze duże wyzwanie i duże niebezpieczeństwo. I wcale myślę, tutaj nie grały roli głównie względy finansowe, jeśli chodzi o odmowy tych rywali, o których mówiliśmy, tylko bardzo często było to połączone z dużym ryzykiem, jakie niesie za sobą walka z Mariuszem Wachem. Erik Molina podjął wyzwanie. Też nie były to łatwe negocjacje z Donnym Kingiem, który jest promotorem Erika Moliny. Natomiast no, zakończone sukcesem. Erik Molina walczył dwukrotnie o Mistrzostwo Świata z Dontayem Wilderem oraz Joshuą. I myślę, że zwycięzca walki Wach Molina będzie miał otwartą furtkę, no może nie od razu, ale jeszcze za walkę, może dwie, aby stać się oficjalnym pretendentem do walki o tytuł Mistrza Świata. Parę słów, Marcin, o przeciwniku Artura Szpilki. Dominik Ginn wydaje się, że już najlepsze lata ma za sobą i tu mała część spadła krytyki fanów, przynajmniej w komentarzach w internecie, że nie jest to dla Artura odpowiednio wymagający rywal. Powiedz, co sądzisz na temat tych komentarzy. No, mogę odpowiedzieć tylko tyle, że bardzo podobne głosy były przed walką z Adamem Kownackim. I w wadze ciężkiej na pewnym poziomie nie ma łatwych rywali, bo tam każdy ma czym uderzyć i każdy ma określone umiejętności. Dominik Ginn walczył z czołówką światową i facet nigdy się nie przewrócił. Facet nigdy nie przegrał przed czasem. Czy się nie przewrócił, to akurat tego nie chcę też, to może się źle wyraziłem. Nigdy nie przegrał przed czasem. Ja widziałem jego walkę na żywo z Tomkiem Adamkiem w Mohico Sun w Connecticut i pamiętam, że była to naprawdę trudna i wyrównana walka. Trudna dla Tomka, zwycięska, ale to nie był żaden spacerek i dla Artura Szpilki, powracającego do boksu po dwóch porażkach, no trudno, żebyśmy wymagali, aby walczył z czołówką światową, ale walczy na pewno z przyzwoitym zawodnikiem. I to wcale nie jest takie oczywiste, że to będzie łatwa walka dla Artura. Ja jestem pewien, że to będzie trudna walka dla Artura. Trudna przede wszystkim mentalnie, bo Artur jest bardzo ambitną osobą.
to jest jeden z nielicznych zawodników, który faktycznie nie kalkuluje i może walczyć z każdym, on chce walczyć z każdym, bo to nie jest jego decyzja, jeśli chodzi o rywala. On chciał walczyć z Mariuszem Wachem, on chciał walczyć z Moliną. Decyzja ostateczna należała do promotora, Artura Andrzeja Wyślewskiego. Natomiast później mnie przypadła rola dobrania tego rywala na określonym poziomie. I ja uważam, że to będzie mentalnie duże wyzwanie dla Artura. Przede wszystkim stadion, atmosfera, powrót do Polski i rywal, który na pewno nie będzie łatwym rywalem. Polacy trochę rywali mają, bo pojedynkował się z nimi Tomasz Adamek i równie podobnie jest z przeciwnikiem Izu. Izu zapowiedział na konferencji prasowej ostatnio na Narodowym, że chce wygrać dużo efektowniej niż Tomek. Co powiesz na temat tego zestawienia? No przede wszystkim Fred Cassi ostatnią walkę stoczył jako main event na gali polsatowskiej z Tomaszem Adamkiem w Częstochowie, w mojej rodzinnej Częstochowie i momentami dawał w kość Tomkowi, no co tu dużo mówić. Zakrwawiona twarz Tomka, te kontuzje, które miał na twarzy, powodowały, że ta krew zalewała mu oczy. Ta walka była dla Tomka faktycznie momentami nerwowa. Wygrana, jak najbardziej zasłużenie, ale Fred Cassi jednocześnie pokazał, że jest bardzo trudnym rywalem. I dla Izu, powracającego również po bardzo dramatycznej, ale znakomitej walce z Brazylem, myślę, że to będzie również wyzwanie i może to być naprawdę bardzo ciekawy pojedynek. Teraz chciałbym poruszyć czwarty pojedynek wadze ciężkie na tej gali, to jest twoja walka. Doszły mnie słuchy, że Artur Binkowski prawdopodobnie nie zawalczy. Decyzja ta może być związana z jego wpisami odnośnie Białej Polski czy tego podobnymi rzeczami. A słyszałem znowu, że Albert Sosnowski jest szykowany na zmianę. Potwierdzisz to, zdementujesz, jak to wygląda? Absolutnie mogę to potwierdzić, że pewnego rodzaju wpisy Artura są dalekie od idei, które my propagujemy, bo my jesteśmy galą dla wszystkich Polaków i dowodem na to najlepszym jest to, że w jednej z głównych walk, jedną z największych gwiazd Narodowej Gali Boksu jest ciemnoskóry Polak, znakomity bokser z Ługonu, prawda? I my absolutnie odcinamy się od jakichkolwiek tego typu stwierdzeń Artura Binkowskiego i na dziś faktycznie w żaden sposób nie potwierdzę, że on wystąpi, ponieważ wszystko wskazuje, że nie wystąpi. Czyja to będzie decyzja o jego wystąpieniu bądź niewystąpieniu? Moja. Albert Sosnowski na zmianę, czy to są tylko plotki? Chciałbym. Spotkałem się właśnie tutaj w tym miejscu z Albertem kilka dni temu. Rozmawialiśmy dosyć długo, merytorycznie. Przedstawiliśmy swoje stanowiska. Albert jest zainteresowany takim pojedynkiem, ale na określonych warunkach finansowych. Ja osobiście uważam, że te warunki nie są adekwatne do... Nie są adekwatne po prostu. Nie są adekwatne do dzisiejszej pozycji Alberta sportowej, jaką prezentuje. I niewątpliwie zostawiliśmy sobie kanał komunikacji otwarty. Będziemy jeszcze na ten temat dyskutować. Na dzisiaj porozumienia nie mamy, ale będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, choć rozmawiamy też z zawodnikami z zagranicy. Ale możliwości, że twoja walka się nie odbędzie, nie ma. Nie zakładasz takiego scenariusza? Nie zakładam czegoś takiego. Ja trenuję, chudnę i tyle. No właśnie chciałem o te treningi zapytać, bo Marcin, olbrzymie wyzwanie, jakim jest organizacja gali w takim miejscu, w takim obiekcie, jak jest Stadion Narodowy. Do tej pory mieliśmy jedną galę sportu walki nie tak dawno, więc są to szlaki całkowicie jeszcze nieprzetarte, można powiedzieć, może troszeczkę, tak? A ty też wystąpisz na tej gali jako zawodnik. Jak ty jesteś w stanie to pogodzić? Przygotowania do gali, przygotowania siebie jako zawodnika. Ile razy, nie wiem,
czy przynajmniej ten raz dziennie jesteś w stanie poświęcić się treningowi, czy jak to wygląda? Tak, tak, no raz dziennie trenuję, oczywiście, że tak. Mam treningi późno w nocy, ale one są regularne. Biegam i staram się przygotować najlepiej, jak to możliwe. Waga, którą dzisiaj mam, pokazuje, że jednak efekt tych treningów jest, bo jednak już to te 5-6 kg już mi zjechało. Nie jest łatwo pogodzić te role. Przygotowanie gali na PG Narodowym to tak jakby jednocześnie organizować 4 inne gale jednocześnie. Tak to mogę porównać. Natomiast no, odebrać sobie tak wielką przyjemność walki na takim obiekcie, no też byłoby mi ciężko sobie odmówić. Zostawiając już boks, przejdźmy do MMA. Mówiło się na początku o starciu Piotrka Halmana z Marianem Ziółkowskim. Bodajże nawet takie były plakaty już z nazwiskiem Mariana Ziółkowskiego, te pierwsze. Co się stało, że jednak Marian nie zawalczy, a zastąpi go Francuz Damien Lapillus? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Marian Ziółkowski to jest bardzo fajny, skromny chłopak. Chłopak, który ma przed sobą, uważam, wielką sportową przyszłość i wiem też, mogę powiedzieć, że wiem, że Marian bardzo chciał na naszej gali wystąpić. No jednak są czasem sytuacje, kiedy ktoś inny, kto ma na to wpływ, a jest z Marianem jakoś podpisany, no próbuje ze wszech miar doprowadzić do tego, żeby Marian nie wystąpił. No i tyle. Marian nie wystąpi. Wystąpi Damien Lapillus. Natomiast ja Marianowi życzę wszystkiego dobrego w jego dalszej karierze. A to, że nie wystąpi, to on doskonale wie, że to nie jest moja wina, tylko może mieć, że tak powiem, pretensje, albo po prostu mówiąc kolokwialnie, podziękować komuś, kto podjął tą decyzję, wydaje mi się jednak za niego. Natomiast on nie miał wyjścia, także tak to wygląda. Czy znamy już przeciwniczkę Ewy Piątkowskiej? Są dwie opcje dziś na stole. Negocjujemy, jest to Szwedka, jest to Kanadyjka. Obie z dobrym rekordem, obie z innymi tytułami niż Ewa, bo Ewa ma ten najcenniejszy WBC, WBC, bo jesteśmy w Polsce. No i myślę, że w najbliższych dniach się rozstrzygnie, która z nich będzie rywalką Ewy w walce o Mistrzostwo Świata Federacji WBC. O Mistrzostwo Świata w Federacji WBF bodajże miał zawalczyć Rafał Jackiewicz, przynajmniej takie informacje przemycił na konferencji prasowej. Natomiast Rafał o to Mistrzostwo Świata nie zawalczy, tak? Dlaczego nie udało się jednak tej walki o Mistrzostwo Świata zorganizować? Przede wszystkim koncepcja na występ Artura od początku była taka, że stoczy... Rafała była taka, że stoczy trzy walki w różnych formułach. Ta koncepcja została zmieniona na moją prośbę, ponieważ czas antenowy i czas tej gali no, znacznie się wydłużał, ponieważ dochodziły nowe pomysły i ta gala się po prostu rozrastała. Gdy już ustaliliśmy, że Rafał walczy tylko walkę bokserską, no, do Rafała zaczęły jakieś tam oferty spływać i Rafał chciał faktycznie zainteresować mnie i zainteresował oczywiście walką o Mistrzostwo Świata no takiej słabszej federacji WBF, ale my po prostu na tej już gali nie mieliśmy na to czasu. Ja wiem, że Rafał deklaruje, że walkę skończy do czwartej, czy tam szóstej rundy, czy do trzeciej jak trzeba, ale to telewizji takich rzeczy się nie wytłumaczy, ponieważ telewizja musi mieć zarezerwowany czas na 12 minut. I to było po prostu już nie do przejścia na tej gali. Jeżeli będzie taka możliwość, kto wie, być może jeszcze w przyszłości taką walkę Rafałowi zorganizuje.
Marcin, króciutko na temat pojedynków K1. Nazwiska, które wystąpią na tej rozpisce, jeśli chodzi o polskie K1, to jest absolutny top. No wraca Łukasz Jarosz, przede wszystkim jedna z legend polskiego K1. Zobaczymy Tomka Sararę, zobaczymy Michała Wlazło, zawalczy Igor Kołacin. Nie mówi, że to będzie pożegnalna walka, ale też tego nie dementuje. Czy trudno było wzbogacić kartę o takie nazwiska? Akurat myślę, że z zawodnikami K1 nie było żadnych kłopotów. To są bardzo zdyscyplinowani ludzie, którzy tą dyscyplinę przede wszystkim uprawiają, bo jest ich wielką pasją. Oni nie kalkulują aż tak bardzo. Myślę, że jest bardzo zaniedbana ta promocja K1 w naszym kraju przez te serwisy sportowe. Jest to przecież bardzo widowiskowy sport. No i sam dopiero miałem okazję się przekonać, jeśli chodzi o zainteresowanie mediów, jeśli chodzi o kartę walk, że no, o tych zestawieniach bokserskich piszą wszyscy i wszędzie, a o tych zestawieniach K1, pomimo że są to absolutnie, tak jak wspomniałeś, topowe zestawienia, no pisze się mniej. Próbuję to zmienić, ale no, to nie tylko rola moja w tym, ale wszystkich dziennikarzy sportowych, również ciebie. Znaczy, również twoja w tym rola. Marcin... No ale to, że właśnie o tym teraz rozmawiamy, potwierdza to, że wpisujesz się w tą ideę propagowania K1. No, jak najbardziej. Dzisiaj też mieliśmy okazję. Na ważeniu DSF-u również robią świetną robotę, także mocno, mocno trzymam kciuki. Powoli już kończąc, jak frekwencja, jeśli chodzi o sprzedaż biletów? Jak to wygląda na ten moment? Jakie się spodziewasz? Czy masz jakieś obawy, że ta gala może się nie sprzedać? Takich obaw właściwie już nie mam, że gala mogłaby się nie sprzedać. To znaczy, nie miałem od samego początku. No jak na początku? Tylko ja i mój wspólnik takich obaw nie mieliśmy. Mieli te obawy wszyscy. No dzisiaj już właściwie takie obawy mają tylko ci, którzy są nieprzychylni naszemu projektowi, którzy wierzą w to, że to się może nie udać. Natomiast my na dziś mamy blisko 7 tygodni, na niecałe 7 tygodni przed galą mamy sprzedanych ponad 10 tysięcy biletów. I oczywiście, że cieszyłbym się, gdyby to było już dzisiaj 50 tysięcy, ale jestem przekonany, że jeszcze bez kampanii telewizyjnej, radiowej i takiej werbalnej na mieście, właściwie przez sam internet zostało tyle biletów sprzedanych, to myślę, że włączając te akcje, one lada chwila będą się rozpoczynały. Lada chwila też będzie konferencja prasowa w telewizji, w której ogłosimy podpisanie kontraktu na transmisję walki gali, Narodowej Gali Boksu na PGE Narodowym. Myślę, że to wszystko spowoduje, że to będzie z każdym dniem się zwiększało i ja mam wielką nadzieję, że do tych 40, 45, a kto wie, może i 50 tysięcy, które zapowiadałem, może dobijemy. Są jakieś problemy w organizacji tej gali? Wyskoczyło coś, czego się nie spodziewałeś? Z czymś macie problem większy niż sobie założyłeś? Jak to wygląda? Nie zakładałem od samego początku, że będzie, wiesz, wiele, wiele. Zawsze są jakieś problemy, mniejsze, większe. To wiesz, to wie o tym każdy, kto organizował galę sportu walki, że te problemy będą zawsze do samego końca jakieś. Zawsze coś będzie do załatwienia. Natomiast nie ma i głęboko wierzę, że nigdy nie będzie takich problemów, aby nas mogły po prostu przerosnąć. Takich kłopotów się absolutnie nie spodziewamy. Marcin, w takim razie trzymam kciuki, życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i wywiad. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Cześć.